Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Harmonogramy Przelotów Starlink. Dziś mamy ostatnią okazję, żeby zobaczyć przelot Starlinków z serii L28, czyli tych najnowszych, które dopiero co pojawiły się na orbicie. Najlepsze warunki, żeby je w ogóle zobaczyć, ma południowo-wschodnia Polska, a najlepiej jeszcze rejon Bieszczad. Satelity wzbiją się ponad zachodni horyzont o 21.19 i przelecą w kierunku południa. To będzie bardzo niski przelot, maksymalną wysokość to około 12 stopni nad horyzontem. Cały przelot potrwa około 3 minut. Wschodnia oraz południowo-wschodnia Polska ma okazję obejrzeć przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o 21.30. Powinno być tam już ciemniejsze niebo, więc przelot powinien być dobrze widoczny. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przeleci z zachodu w kierunku południowego wschodu. Kolejny przelot o 23.07 będzie widoczny już w całym kraju. Niestety będzie to przelot bardzo krótki i niski. ISS pojawi się o 23.07 na zachodzie i przeleci w kierunku południowego zachodu. Cały przelot potrwa około 2 minut. Najlepszą okazją do oglądania nocnego nieba ma północ kraju, choć dziury w chmurach powinny pojawiać się również na wschodzie oraz na południu.